Stowarzyszenie dla Autyzmu jest wyjątkowe przede wszystkim z powodu ludzi, którzy je tworzą. My się już zaprzyjaźniliśmy, ponieważ organizujemy wspólnie dużo fajnych wydarzeń. Działają w taki sposób, który jest, uważam, bardzo ważny. Przede wszystkim integrują i przede wszystkim uczą tolerancji i pozwalają nam wzajemnie się poznać i też poznać spektrum autyzmu, które jest ważnym tematem. Stowarzyszenie powstało z takiej potrzeby, że nasze dzieciaki jeszcze chodzą do szkoły, ale w momencie, kiedy będą mieli około 20 kilku lat, skończą szkołę, to nie ma dla nich żadnej oferty takiej edukacyjnej i de facto oni wracają do domu i siedzą w domu. Więc my jako rodzice, którym leży na sercu dobro naszych dzieci, chcemy stworzyć dla nich takie miejsce, w którym będą mogli dalej się rozwijać i docelowo chcemy stworzyć dla nich dom, w którym będą mogli razem zamieszkać. Autyzm jest, że się czasami trudno, a czasami łatwo. Nazywam się Magia Cieciura. Mam 25 lat. Bardzo lubię muzykę, śpiewać i tańczyć. Mam autyzm. Stworzyliśmy stowarzyszenie dla naszych dzieci, które oprócz autyzmu mają też niepełnosprawność intelektualną. To oznacza, że potrzebują bardzo dużo wsparcia w życiu codziennym i praktycznie na co dzień potrzebują zawsze asystenta, który im towarzyszy. Osoby z autyzmem mają duże problemy w komunikacji z innymi ludźmi. Bardzo trudno im jest czasem zrozumieć zasady społeczne i się do nich stosować. Mają dużo nadwrażliwości, na przykład słuchowych, wzrokowych. W naszym powiecie jest około 300 osób z autyzmem. W całej Polsce jest to około 400 tysięcy osób. Prowadzenie zajęć z osobami ze spektrum autyzmu, a często również z niepełnosprawnością intelektualną, jest o tyle specyficzne, że różnice są jeszcze bardziej widoczne i jeszcze bardziej istotne. Staramy się zdobyć fundusze na nasz dom, który planujemy zbudować w ciągu kilku lat. Dom dla naszych podopiecznych, dorosłych osób z autyzmem. Najlepsze jest to, że jesteśmy, że zebrało się kilkanaście osób, które chcą zbudować dom dla swoich dzieci. Dom, nie ośrodek, tylko miejsce, w którym te osoby będą się czuły dobrze. Jest to ogromne wyzwanie.